Witam, ja jestem Zenek, to jest oczywiście Might and Magic Duel of Champions. Dzisiaj pogram Masfarem, ojcem tytanów na tytanach w formacie otwartym. Jest to dość fajne combo, ponieważ... czy też fajna talia, ponieważ w trzeciej albo nawet w czwartej, w trzeciej albo czwartej turze możemy wystawić już naprawdę sporą, silną jednostkę, czyli na przykład albo Strażnika Wieków, albo Tytana Generatora. A robimy to za pomocą Ochotników Plus. W trzeciej turze będzie nam potrzebny do tego jeszcze Smoczy Kryształ. Tak jak powiedziałem, jest talia do grania w formacie otwartym 6-5-5, ale dzięki umiejętności Masfara tych statystyk nie musimy do końca levelować, przynajmniej jeżeli chodzi o wszystko, co jest konstruktem. Ponieważ odpalamy sobie umiejętność Masfara i jeżeli chodzi o konstrukty, to nie musimy spełniać wymagań tychże konstruktów. Jak ta talia wygląda od początku? Z wydarzeń mamy 4 razy tydzień surowości, 2 razy ścieżkę przodków, 2 razy dzień świątyni. Oczywiście gdybym miał 4 ścieżki przodków, to grałbym po prostu 4, a tak zastąpiłem, to musiałem dodać dzień świątyni. 28 stworzeń, 4 rakszasy, 4 gargulce, 4 harpie, 4 razy tajemny strzelec, 4 razy strażniczy golem, chociaż tak się zastanawiam w ogóle, czy go grać, bo tak średnio się go tutaj opłaca grać z tymi 3 butelkami many. Chociaż w late game byłby dobry, nawet gdyby się odpaliło tą umiejętność. Mamy powiedzmy 7 surowców, mamy tych 2 gości, oni są dość dobrzy, żeby ściągać na siebie jakieś pożeracze dusz, tym podobne rzeczy. Więc dobra, zostawimy ich sobie, to jest w sumie taki zamysł, żeby oni tam byli i brali na klatę wszystko, co jest do wzięcia z magii ciemności. Oprócz tego, no jeszcze jakieś tam pociski magii ognia, czy inne krapiszcza. Słoto szczęścia mamy, 3 poprawione taktyki, 4 mosty, 2 razy obserwatorium, 4 razy posiłki, 4 razy ochotnicy, 4 razy tytaniczna siła robocza, 4 trony. I to tyle, razem 59 kart. Dość fajny deck, nie jest to może top deck jakiś, bo tym się dość trudno gra i wszystkie jakieś oczywiście Winferna strasznie go kontrują, które są szybkie i mają tonę bezpośredniego damage'u. Czyli łupią, walą nim po prostu bezpośrednio w bohatera, nawet nie muszą stwory atakować, więc no. Winferno jest dość sporą kontrą, chociaż grałem tym Masfarem i naprawdę wygrałem kilka gier nawet z Ignatiusem, tym discardem 1-3-5, więc jest dość dobry. Ten Masfar na Ignatiusa przy dobrym rozdaniu jest dość dobry, ponieważ możemy zagrać sobie takiego Strażnika Wieków, który ma zakotwiczenie i koleś nam tronem go nie wyrzuci, ani żadnym innym mostem. A nie ma żadnych zaklęć, więc go niczym nie zabije, więc tak naprawdę no, może być ciekawie. Dobra, gramy na Cyryla. Cholera wie, czy to jest kontrola, czy coś innego. Tak, mam posiłki, mam ochotników i mam 3 gargulce. Zabawne, to chyba to wymienię. W sumie teraz jeszcze gorzej chyba. No i co zrobić? Musimy sobie nas przyjaciel tutaj rozkmini. Poprawione taktyki, naprawdę. Chryste Nazareński, co to za ręka? Boże, to jest dramat jakiś. To rozdanie. Dobra, zagrajmy gargulca. O, głupia śmierć, zabawnie. Czyhający, dobra, coś takiego. Poprawimy sobie taktykę. Usuwając rakszasy, chyba już tam plus coś jeszcze, usuniemy sobie raz, 2, 3 gargulce. No i to tyle w temacie. Dobra, więc tak, mam... No nie, nie mam ochotników, boże, mam posiłki, mam 2 koksy, ale co z tego, bo nawet 3 koksy, tylko że nie mam... Nie mam posiłków. No nic, trzeba coś takiego zagrać. Co dalej? To będzie 6 damage'u. Czy ja chcę znaleźć sobie posiłki? Mógłbym zagrać posiłki za pomocą tego, to bym zagrał, tylko że teraz zostanę 6 damage'u, to nieciekawie. Dobra, to wezmę te posiłki. Tyle i w następnej turze zagram sobie Strażnika Wieków. Później szybko ma przeznaczenie i... Chyba, że mi tutaj koleś będzie pustował swój atak. 4 HP mi zostało, no to zabawnie. Naprawdę, to jest GG chyba. Niestety. Coś takiego. Plus coś takiego.
plus coś takiego. No to nic nie zmienia, to jest koniec gry. To tak jak mówiłem, no Winferno to Winferno. Trudno jest cokolwiek z tym zrobić, jeszcze pożarasz do tego dochodzi. No i tyle w temacie. Pierwszy meczek niestety przegrany. Co zrobić? Trzeba mieć lepsze rozdanie, to trzeba zrobić. Bo z takim rozdaniem to ja na pewno bym tutaj niewiele zdziałał. Co teraz? Kolejne Winferno? Nie, jest jakieś pytanie retoryczne. Dobra, tylko z jakiej karty będę miał? Coś takiego. No dobra, może być. Resa, krzasa. Nic, zobaczymy co z tego wyjdzie. Wyjdzie maniak z tego. Okej. To takie coś i teraz tak. Albo poprawię sobie taktykę. Albo zagram coś innego. No mam jednego koksiura, ty ten generator, ale co z tego? Koleś ma magię ciemności i to nie to się może źle skończyć po prostu. Dobra, pójdę po prostu normalnie, coś takiego i tyle. Teraz teoretycznie w trzeciej turze mógłbym już odpalić combo, bo mam ochotników plus tytana generatora. I mam smuczy kryształ, więc... No i zobaczymy co ten typek rozkmini tu. Coś takiego... Dobra, to strzelmy tego typa, to... Plus tak, poprawiona taktyka. Na pewno. No dobra, coś takiego. To teraz tak, przeznaczenie plus strzelec i następna tura. I w następnej turze zagramy sobie tytana, generatora. No chyba, że mi wyskoczy. Chyba, że dostanę po prostu jakiegoś stop dekowanego, kurczę, blade strażnika wieków. To by było niezłe. To jest taki trochę deck podobny do tego, do HS-owego Handlocka, czy jakkolwiek to się nazywa. Na Warlocku. No niestety dostałem posiłki. Co tu robić? Odpalać chyba ten. Ochotników. To plus to. Strzelimy typka za dwa. No i nic, skończę turę, zagrywam sobie tytana w tym miejscu, zobaczymy co z tego wyjdzie. Niestety nie ma żadnego zakazu targetowania na nim, a on ma 3 butelki many, więc może mi tu zafundować po prostu pożeracza, ale chyba nie zafunduje. Szkoda, że ten typek nie może atakować, bo byłoby dość spoko. No i co teraz tak, dostaję tutaj 3 damage'u. Co tu robić? Iść kurczę po ten, po tron? Chyba dobiorę kartę, harpia. Coś takiego, tym chyba się nie opłaca atakować. Zobaczmy co z tego wyjdzie. Hol udręki, pewnie zaklęcie jakieś. Tak, niestety, czar. Spaus. Zabawnie, 9. Tylko co teraz zrobić?
on zaatakuje? Nie. Tak, tymi dwoma, tym sobie przeatakuję, dostanę damage. 7-7, tu jest 3, to zostaje mi... Zostaje mi, Boże, 4 HP. Fajnie. Dobra, pójdę to ewentualnie, żeby tron odpalić. Więc tak, tego ziomka zagramy tutaj. Mogłem 4 damage mu wbić, mogę zabić tego tym i 4 damage mu wbiję. Nie wiem, czy to się opłaca. On może zginąć w następnej turze tak naprawdę. Dostanę 1 HP mi zostanie, więc on ma przeznaczenie, więc może mnie zabić jakimś teoretycznie kominem w następnej turze, jeśli go zabiję tutaj. To jest 3, tu jest 6, 1 HP mi zostaje. Więc no nie ciekawie, szczerze mówiąc. To może tak. Przestawić go tutaj? Nie, to nie ma sensu i tak. Nie, no nie zabiję go, dobra. Zostawię to tak jak jest teraz. Zostało mi 4 HP, on ma 7. I co teraz? To w sumie następna tura to rozstrzygnie, albo nawet ta. Kalazar na łutach szczęścia, Boże, serio. Okej. Okay. Tu jest 6. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pożeracz. O 5 HP, 5 surowców. Co dalej? Zabije mnie tego tytana, czy nie zabije? No nie, no szczerze mówiąc, to było takie trochę ryzyko. Jeżeli on nie ma na ręce żadnych łutów szczęścia, to mógłbym to wygrać. Ale teraz nie wygram. Teraz to przegram. Serio. O Boże. Nice, niestety. Winferno, cudna sprawa. To jeszcze jedna gra. Trzecia. Pierwsza gra z Cyrylem, druga z Kalazarem. Niestety przegrana. Może trzecią się uda wygrać. Pytanie, czy teraz wszyscy grają tylko Inferno w Open? Chryste. Ciekawe, ile będę czekał na przeciwnika. Dłużej niż 2 minuty będzie zabawnie. Rekord to jest jakieś 3,5 minuty czekania na przeciwnika. Więc no fajnie. Come on, Jesus. O Boże, nie, nie wierzę. O Jesus, weź się dobierz, Chryste. Jest. Wysłucha moich modlitw, po prostu. Hejo, hejo, hejo. I co teraz tym razem kolejne Winferno? Ej, ale mam niezłe karty na Winferno. Czy to będzie kolejny wygrany pojedynek z Ignacem? Jeżeli to jest 1-3-5, to mogę to wygrać. Dobra, biorę to. Zaczynam jako drugi, więc w trzeciej turze mogę sobie pozwolić na Strażnika Wieków. Będzie zabawnie. Tak, przeznaczenie, poprawiona taktyka, pozbędę się Rakshas. Tyle.
No, to w trzeciej turze mogę sobie zafundować Strażnika Wieków, plus w następnej mogę sobie zafundować kolejnego, bo mam posiłki. A to jest Ignacy na stworach jakiś, to zabawna opcja. Naprawdę. Biorę sobie kartę. Chociaż nie wiem, czy to miało sens dobierać mu kartę też przy okazji. Tak, tutaj Strażnik Wieków, pierwszy. Albo tutaj. No w tym momencie tutaj. Dobra, nie ma żadnego tygodnia podatków, więc tak. Jeden surowiec, to plus to, kończymy turę, zagrywamy sobie Strażnika Wieków i lecimy z tym koksem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Koleś jest odważny. Niczego nie przesunął. A to ma 4 wyładowania, przypomnę koledze. Że tutaj zagra tego typka. Okej. Co teraz? Atakujesz? Nie atakujesz. Atakuj, dawaj. Co tam? 6 odwetu to nic. Ciekawe, co zagra jeszcze za darmo, bo on jeszcze ma możliwość zagrania kartę za darmo. Znaczy stwora jakiegoś. Więc coś jeszcze może zagrać. Pytanie tylko, co zagra. Come on, ziom. O, to nieciekawa opcja. No nie, nie wziął mi posiłki, odrzucił. No Chryste, naprawdę. Abym sobie zagrał kolejnego, kurczę, kolosa. No jest, podziękujemy temu. Co teraz? Iść przeznaczenie, grać znowu to. Ej, zagramy sobie kolejne posiłki w takim razie. No szkoda, że mi odwywalił te, znaczy ochotników, szkoda, że mi wywalił posiłki. Bo bym mógł sobie teraz dodać jedną butelkę, jedną flagę przeznaczenia, a tak muszę znowu korzystać z umiejętności, niestety. To tak. Znaczy odpaliłem? Nie, nie odpaliłem. Dobra, to. Plus to. I kurczę, koksiur kolejny. Czy to jest 2-1-5? No to wygląda. Czy uda mi się pokonać te cholerne Winferno w końcu? No teraz tak, teraz musi atakować raczej w tego strażnika, bo jeśli przeniesie te jednostki gdziekolwiek indziej, to one raczej sobie zginą. Mam most, mam komin i co dalej. Koleś nic nie zagrywa? Lol. No dobra, to tak. Boże, czemu ja tutaj nie dotykowałem? Chryste, no naprawdę. Dobra, coś takiego. Są kolejnych ochotników, to mogę sobie zafundować generatora. Dobra, trzeba ten naprawić ten błąd. Odpalić to, plus to. No lol, 4 koksiurki na polu bitwy. Co zrobi Ignacy? No zawsze może liczyć na jakiś bezpośredni damage, no mam 7 HP tylko, więc no jeszcze może to wygrać tak naprawdę. Ale musi mieć sporo dobrych łutów szczęścia, ewentualnie jakieś kurczę skuby w piętach. Skuby w pętach. Oj, zobaczymy, czy ma jakiś bezpośredni damage, czy nie. Może tron użyć, ale tron niewiele mu da. Bo tak naprawdę obydwa te koksy zostaną, czyli strażnicy zostaną na polu bitwy, bo oni mają zakotwiczenie, więc usunie mi tylko tytana i usunie mi rakszasę i to tyle, co może usunąć za pomocą tronu. No i idzie w przeznaczenie, jakiś damage mi zada bezpośredni. Coś takiego, spoko. Posiłki, ej, fajnie. Mam przy okazji jeszcze nowego tytana generatora, więc też będzie zabawne. Jeszcze coś wystawi. Zobaczymy co, będzie to sukup. No i fajnie. Tylko jak to zrobić? Wszystko mogę uśmiercić tak naprawdę. W sumie on to jeszcze może wygrać. Coś takiego. A plus, 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 iść przeznaczenie. OP
pewno opłaca się iść przeznaczenie. Tak, pójdę przeznaczenie, zagramy sobie to. Tego ziomka tutaj. Pac. Pytanie, co ja to mogę wytargać? Załód szczęścia. No nie, ciekawie. Wezmę sobie tych ochotników chyba. Albo tron drugi? Niech będzie drugi tron. Gorzej, jeśli on mi coś odrzuci z ręki teraz. Albo kolejnej kosmicznej osobliwości użyję. Reorientacji. No albo jeśli ma tonę bezpośredniego damage'u, no to 2-3. Coś takiego, to fajnie. Znaczy to jest GG, tak chyba. Nie, to jest zaraz ile. 12 damage'u, jeżeli odpalę tron. No dobra, tron odpalony. Pytanie co dalej. Dobra, 3 surowce mu zostały. No to chyba to przeżyje. Mam jeden most, więc nawet jeśli mi tron wywali z ręki, to mogę mostem coś usunąć. On ma HP. 4 HP mu zostało, więc to jest GG. Co on usuwa? Tytany? No dobra. To tyle w temacie chyba. Yeah! Tak jak mówię, no Inferno jest dobry, ale ten Ignatius jest dość słaby na ten deck. Zwłaszcza Ignatius, który bazuje na łutach szczęścia, który Ignatius nie jest zbudowany na łutach szczęścia, przynajmniej w formacie otwartym. No chyba każdy Ignatius jest na mostach, na tronach, a tu mamy jednostki, które mają zakotwiczenie, plus ten ołtarz cieni trochę mu nie pomógł. Znaczy, no, odpaliłem sobie tron, usunąłem wszystkie karty z pola bitwy, zostały na polu bitwy moi strażnicy wieków i dzięki temu udało się wygrać. On niespecjalnie miał jakiś bezpośredni damage, żeby mi zadać jakieś obrażenia jakimiś kominami, ołtarzami ofiarnymi, jakimiś innymi łutami szczęścia albo albo sukubami w pętach. Ale zaraz, sukub wymaga chyba ile magii? Jedną butelkę czy dwie? On magii w ogóle nie gra, więc może sukubów nawet nie miał w tym deku, bo tam miał 2-0, 2-1? Nie, zaraz. Gdzie jest mój Ignacy? Ignatius 1-3-5. Nie miał magii, Boże, to... A sukub w piętach ile wymaga? Gdzie jest ten sukub cholerny? Jednej butelki many czy dwóch? Jednej. No to nie wiem, pewnie miał sukuby, ale żadnego nie dostał w takim razie. No dobra, tak czy siak jest wygrana. Tak jak mówiłem, no nie jest to może top deck ten Masfar na pewno, ale dość fajnie się nim gra. No problem jest tego typu, że VPN w formacie otwartym króluje Inferno teraz i tym Masfarem naprawdę trudno się pyka, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z jakimś rushem. Grając na Ignatiusa mamy sporo szansę wygrania, jeżeli będziemy mieli dobre rozdanie oczywiście, a w tym przypadku miałem bardzo dobre rozdanie, dlatego udało mi się wygrać. Dobra, będę kończył, nagram może jeszcze jeden odcinek z tego Masfara. Pytanie, czy go wrzucać do top decków czy do fan decków? Raczej go wrzucę do fan decków, ponieważ no top deck to nie jest, ale to jest taki zabawny, grywalny deck powiedzmy, więc jeśli ma się dużo szczęścia i dobre rozdanie, to można nim wygrać. Dobra, będę kończył, dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.